Ryszardzie, co to jest tak naprawdę chipset? Chipset to jest zbiór chipów, układów półprzewodnikowych, które wykonuje różne takie funkcje pomocnicze, jeżeli chodzi o komputer. Wszyscy wiemy o mikroprocesorze, to jest taki mózg, który tam sobie kalkuluje te wszystkie różne rzeczy po to, żeby komputację robić, żeby wyliczać sobie i tak dalej. Chipset to jest taki w pewnym sensie układ nerwowy, który przekazuje dane, które umożliwia translację pewnych protokołów, w sensie tłumaczenie z tego, w jaki sposób komputer rozmawia z drukarką, z danymi, które przychodzą z mikroprocesora, albo na przykład w grafice komputerowej robi też jakieś komputacje graficzne po to, żeby wysłać obraz do monitora. Jak wygląda proces projektowania chipsetów? Jest to bardzo skomplikowany i złożony proces z tego powodu, że stopień skomplikowania tych układów się zwiększył do poziomów niezwykłych. Mówimy o tym prawie Moore'a, które powoduje, że ilość tranzystorów w chipach, układach półprzewodnikowych się dubluje co dwa lata. Ten proces trwa już od 68 roku, od kiedy Intel został założony. Także wzrost ten jest tak nieprawdopodobny, że ilość tych naszych tranzystorów jest ogromna. Nie jest też możliwe z punktu widzenia ekonomicznego, żeby zespoły projektowe, które pracują nad tymi chipami, się podwajały co dwa lata. Także jest to taki bardzo poważny problem, który mamy. Jest mnóstwo różnych systemów wspomagających, programów komputerowych i tak dalej, które nam pomagają projektować chipy, ale tak generalnie to jest taki proces projektowania chipsetu. To jest mniej więcej około 700-800 ludzi, które pracują nad tym przez jakieś półtora roku. A jak wygląda, czy jak dużym przedsięwzięciem jest produkcja chipsetów? Nasze chipsety są niezwykle popularne i my produkujemy je w ogromnych ilościach. Można powiedzieć, że z każdym procesorem, jaki jest wypuszczany przez Intel, przychodzi prawie jeden chipset. Przez to, że tam są inni producenci też chipsetów, ale oni mniej tych chipów robią. Także cały proces produkcyjny jest oczywiście taki sam jak proces produkcyjny mikroprocesorów, z tym, że ilości tych chipów, które robimy, są tak samo ogromne. To jest jeszcze to, można powiedzieć, że my robimy dwa razy więcej chipów niż mikroprocesorów. Dlatego, że w chipsecie są dzisiaj, tak jak te chipsety są robione, są dwa chipy. Także na każdy procesor potrzeba dwa chipy, żeby zrobić chipset. Także my w sumie całe problemy związane z produkcją, z wypuszczeniem takiej ilości chipów są ogromne. W trzecim kwartale tego roku wyprodukowaliśmy prawie 70 milionów tych chipsetów, czyli to jest 140 milionów chipów w jednym kwartale, w trzech miesiącach produkcji. To są ilości nieprawdopodobne. Intel oczywiście ma ogromne fabryki, które się tym zajmują. My oczywiście z punktu widzenia inżynierskiego musimy pilnować, żeby to wszystko działało, żeby była jakaś jakość, kontrola jakości i tak dalej, żeby w chwili, kiedy klienci dostają te chipy, one były w porządku. Także to jest też ogromne wyzwanie dla nas. A jak długo trwa ten proces? Kiedy do produkcji wejdą te chipsety, które są teraz w fazie projektowania? Mniej więcej około półtora roku trwa ten cały proces. Normalnie pracujemy nad kilkoma takimi chipsetami równolegle. Także mamy chipsety w tej chwili, które kończymy i które wchodzą do produkcji. Będą na półkach klientów w pierwszym kwartale przyszłego roku, to czyli kończymy je. Oczywiście robimy też chipy, które pokażą się rok później, w pierwszym kwartale następnego roku, które dopiero tam niedawno zaczęliśmy.